Gdzie się podziewasz, Andziu? Nie widać cię ostatnio. W domu wysiadujesz, a przede mną się chowasz. A co? Myślisz, że będę ganiać za tobą? W kłótni się zdajesz z tymi ze spółdzielni, a o mnie to już całkiem zapomniałem. Ależ, Andziu, przysięgam, co przejdę koło twojej chałupy, to podśpiewuję. Myślę, że wyjdziesz na próg. A kto by ci tam wierzył? Daj, ciupinkę puszczam. Czemu nie chcesz? Mam przecież wszystko, czego baby potrzebują. No to pilnuj, żeby ci nie skradli. Do czego mnie tu wezwała, e? Ale ja nie, to nie ja, to uczycielka cię wezwała, tak jak mnie. Uczycielka? A po co? A wiesz, no bo przez to przedstawienie, wiesz, a Amlet, wiesz, mamy grać razem ze sobą. Ty masz być Amlet, a ja Omelia. A co ma ten Amlet do tej Omeli? Wiesz, mają się ku sobie. To w porządku. Od dzisiaj nie jestem kim jestem Amlet. A powiedz, czy ten Amlet z tą Omelią się podgawiają troszkę na sianie? Świntuchu! O, sianie tylko myśli! Sami będziemy przedstawiać, czy ktoś jeszcze? A gdzież sam, wiesz? O, będzie mu tato i buka. Co? Co? Wybacz, Andziu, nie mam nic do swojego taty, ale ja nie mogę odgrywać. Podziękuj uczycielce i do widzenia. Ale ja co? No Jezu, no czekaj, no ale powiedz mi chociaż dlaczego? Przecież wiesz, oni mojego starego do więzienia wlecieli. Dlaczego? Naraziłem mu się jakoś? Nie. Ależ nic mi się nie naraziłeś. Nie. Nawet przekonał uczycielkę, żeby ciebie wybrała. I Bukarę też przekonał, że nie robiłby tego, gdyby miał coś przeciw tobie. Zostań, Jopa. Będzie nam dobrze ze sobą. No dobrze. Zostanę. Ale tylko do ciebie, wiesz? Jota! Co? A powiedz, czy ty naprawdę chcesz się tam urzędzić, czy tylko tak gadasz? Powiedz najpierw, czy mnie lubisz. Chętny mi przecież nie jesteś. Milej to słyszeć, Andziu, niż w niebie być. Mówiłeś do mnie, co tam chcę. No chodź po głowę! Powiada pomieszczenie? W raku-laku musi być dobre. A co ci je, matę? Żołądek na wariant? Nie, ale coś mnie nie najlepiej. A bo to wczoraj Maciak zarżnął Jagnię, zaprosił mnie i Milę. No i żeśmy bracie w trójkę zniszczyli całego bydlaka i popili 10 literków wina. Ale dziś od samego rana coś mi nie najlepiej. Bulgocze w bebechach, wiaty pędzą, kwaśno jakoś i cierpku. Patrzaj no, jak się kałdun wzdyma. Dobrze ci tak, pasi brzuchu. Jeść trzeba umieć, jak człowiek. Nie wiesz, jaki. Co do jedzenia, to ja inaczej kombinuję. Nie tak jak ty, po pańsku. Kawałeczek po kawałeczku. Ja to tam bez tyrygieli biorę galopem mazon. A po każdym kawałku szklaneczka wina. Wybaczcie to troszkę uczycielku, wiecie jak jest, głowy. Nie ma jak zupka, co? Chodź tu usiądź przy mnie, nie będzie ci źle. Oj, wdóweczko, bujnaś ty w pasie, ekonomia na medal. Wreszcie, co masz te
zmieniamy. Jutro robota w polu. Powiem krótko. Wszyscy znacie mój stosunek do przedstawienia. Zanim rozpoczniemy próby, chcę zwrócić uwagę, że to sztuka nie dla nas. Bardzo jest trudna. Jeśli zgodzicie się ze mną, możemy jeszcze zmienić. A co mamy zmieniać? Ta czyli na jeden diabł. Na tym planie postanowiliśmy grać Amleta. Klamka zapadła. Jasne, nie ma co wędrkować. No. Skoro tak, bardzo proszę. Wy, towarzysz Szumana, wy będziecie królem. Wy, towarzysz Komaro, królową, grzybą. Wy, towarzysz Szumile, będziecie Poloniuszem. Wy oboje, Ofelia i Hamlet. Ty macie Laertę. Figurina, słuchaj, będziesz Horacym. Weźmy na razie jeden fragment, powiedzmy, sceny z pierwszego aktu między królem a Hamletem. Strona 20, proszę, czytajcie, towarzyszu sekretarzu. Jesteście królem. Stąd. Dobra, czytać, tak? Godzien pochwały, Hamlecie, ten smutek, którym oddajesz cześć pamięci ojca. Niech już mi ścisnął, ale zaplątał. Lecz wiedz, że ojciec twój miał także ojca i że go także utracił tak samo, jak tamten swego. Głupie jakieś gadanie, tyż gnojek. Ja to byłbym rad, gdybym miał w domu starego, niedołężnego tatusia, co by siedział jeszcze przy kominie, a z nim jego tata i tata tatusia. Cieszyłbym się diabelnie, a ten wstydź się, jest to grzechem przeciw naturze, przeciw niebu, przeciw szmarłemu nawet jest, co na ostatek wbrew rozumowi, który od skonania pierwszego z ludzi aż do śmierci tego, którego świeżo opłakuję stratę, ciągle i ciągle woła, tak być musi. Gnania. Tutaj wiem, że kapuje, co już on tu gada. A to niebo, a tu nieboszczyki, i przyroda, i wariactwo, a tu znów rozum i śmierć. I jeszcze na końcu powiada, że tak być musi. Czyście wy, uczycielko, nie mówili, że to taki wielki człowiek, co? No ten Szekspir? No bo mnie się wydaje, że on nie ma wszystkich klepek na miejscu. Towarzyszu sekretarzu, nic się nie martwcie, czytajcie dalej. Rzuć więc, prosimy cię, te... Mądry szale od diabli, żeby się pewnie urodził ten, co dał mu pióro w rękę. Drogą uczcielku, to chyba jaki postrzelony. Cóż na to poradzę, towarzysze? Mówiłam, że tekst jest trudny. No to nie ma rady. Musicie poprawić, nie może tak zostać. Poprawić? Co wy, mam poprawić Szekspira? Zobaczcie, ale tak się nie podejmę. Poprawiajcie spokojnie. On was może pocałować gdzieś. Wyście oszaleli! To kryminał! To karalne będę prawa! Kryminał? Kryminał, powiadacie! Karalne będę prawa! Będę przyjechał prawa do diabła! Czy to mają władze Anglii, czy to lud pracujący? Lud pracujący. No, zmienicie, jak bym powiedział, i koniec. Nie mogę i nie chcę. Jak tak, uczycielko, to wiedzcie, że długo u nas miejsca nie zagrzejecie. Nie. Już my powiadomimy władzę, jak to się staracie o oświatę dla ludu pracującego w naszej wsi. Przepraszam bardzo, ja nie powiedziałam, że nie chcę oświecać narodu. Zresztą tu świat, w końcu czemu nie, no, będziecie mieli czego chcecie. No. Słuchajcie, ja tu myślę, że ten cały Amlet to powinien być dobrym towarzyszem i działaczem, a nie...